Czy aspekt produkcji niskoemisyjnej to nadchodzący nowy ekoschemat dla producentów zwierząt? Kiedy miałby wejść w życie i czy już znane są stawki? O tym rozmawiamy z Jackiem Zarzeckim z Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny. Panie Jacku, na jakim etapie są rozmowy na ten temat? No, myślę, że to jest tak de facto, to jest dopiero początek rozmów. Wczoraj mieliśmy komitet monitorujący Krajowego Planu Strategicznego do Wspólnej Polityki Rolnej. Produkcja zrównoważona, niskoemisyjna, to jest taki kierunek, w którym musimy iść. Takie są wymagania wobec sektora hodowlanego, sektora zwierzęcego ze strony Komisji Europejskiej. Co więcej, myślę, że warto o tym mówić, że ma to także związek z raportowaniem ESG, które będzie obowiązywało od 1 stycznia 2025 roku i to będzie raportowanie, które będą musiały składać firmy odnośnie między gospodarki emisjami, gospodarki odpadami, odnośnie emisji gazów cieplarnianych, ale to nie jest tak, że nie będzie on obowiązywał rolników, tak de facto od roku 2027 takie raportowanie będzie obejmowało także rolników, producentów żywności, a zmęczyć ono będzie wcześniej będzie wcześniej już wdrożone, no ponieważ no, każda firma będzie potrzebowała tych danych, skąd biorą się produkty i czy te produkty, które sprzedają, w jakiś sposób są wytwarzane. Więc ja się cieszę bardzo, że pan minister Krajewski złożył jasną deklarację, że na ten temat będziemy rozmawiali i będziemy starali się znaleźć wspólne dobre rozwiązanie, które wesprze rolników. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby jeszcze nie w tym roku, ale na kolejnym etapie, kolejnym roku funkcjonowania Krajowego Planu Strategicznego takie działanie w ramach ekoschematu dobrostan zwierząt się znalazło. A jak miałby być realizowany w praktyce ten ekoschemat? W praktyce miałby to wyglądać w ten sposób, że nasza propozycja jest taka, żeby rolnicy, którzy realizują ekoschemat, jeżeli chodzi o wsparcie do uczestnictwa w systemach jakości, żeby to było połączone właśnie z tymi działaniami niskoemisyjnymi, praktykami niskoemisyjnymi. Instytut Zootechniki w Policach jest przygotowany w 30 kilka praktyk. No i by były te praktyki punktowane i za te praktyki niskoemisyjne wdrażane przez rolników otrzymywaliby oni możliwość wsparcia. Oczywiście to jest nasza propozycja, dlatego mówimy o tym, że to mogłoby fajnie funkcjonować w ramach systemów jakości. No przede wszystkim dlatego, że już to jest element produkcji zrównoważonej. Systemy jakości między innymi mają element ograniczenia antybiotyków, użycia antybiotyków w hodowli zwierząt, a to jest element produkcji zrównoważonej. Więc w tym kierunku chcielibyśmy iść, ale oczywiście tutaj jakby gospodarzem całego postępowania, całej procedury jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.